Emocje. Cześć, mam coś dla was naprawdę bardzo fajnego. Kupiliśmy sobie takie dwa drony. No nie jest to nic mega drogiego, na całe szczęście. Są to takie drony z niższej półki, ale dzisiaj będą przeznaczone do rozwałki bardziej, bo będziemy nimi latać po całym domu i zrobimy sobie wyścigi. Czas przedstawić wam naszych zawodników. Pierwszy będzie Mateusz. Charyzmatyczny chłopak, który nie ma kontroli w łapie, więc mam nadzieję, że naprawdę sobie poradzi w tym wyzwaniu. Następny jest Daniel. Wydaje się bardzo skromny, aczkolwiek jest urodzonym wizjonerem i biznesmenem. Wydaje mi się, że jego intelekt pomoże mu w zdobyciu nagrody za pierwsze miejsce. Znaczy nie wiem, jaka jest nagroda, ale potem może... Satysfakcja, dobrze powiedziane. I ostatni, czyli twarz tego odcinka, czyli Szymon. Szymon w sumie nie ma żadnych zdolności, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. A no i jest jeszcze Julia. Dobra, więc tak, więc odpakowywujemy te drony. Jeszcze ich nie odpakowywałem, więc nie wiem za bardzo, jak to będzie, ale podobno jest podgląd na telefonie, więc może coś nagramy i będzie kamerka z drona. Fajnie by było. Mam tylko problem, bo nie za bardzo wiem, jak to odpakować. Ej, bo to się... Szymy sobie poradził, ale no, nie ma żadnych zdolności. No tak, takie coś, no całkiem małe, ale wydaje mi się, że w sumie jak na dom, nie, Błażej, to chyba będzie całkiem spoko. O, żeby nic się w ściany nie stało i co gorsza na przykład w komputery. Ja też tak czuję, że to jeden strzały hopej tego nie ma. Konstruujemy sobie drona. Wracając do tematu, musisz znaleźć mały śrubokręt. Ale po co ci śrubokręt? Chyba, no nie trzeba. Tu śrubka nie, tu nie będzie haczyć, ale to jeżeli będzie haczyć stary, to... Ale stary, to jeden kamerka? Strzał i ci to wypadnie. No to trudno, co to jest? No, kamerka. No to jest kamerka, no nie wygląda zbyt okazyjnie. No to jest... O nie! Ej, powinni tu dać śrubokręt. Jak zębami przecież możesz wkręcić. Nie ma dzisiaj Sandra, to zębami nie będziemy wkręcać. O, coś tu znalazłem, popatrz. Tu była taka jama. Trzeba położyć, są te dwa te kabelki dwa. Chyba jednak nie to. Nie, to nie do... tu jest następne. Dobra, tu jest jeszcze drugi kabelek. Montaż tego będzie naprawdę trudny. Czekaj, nie, zobaczmy, nie, bo już mam naładowane tam. Zobaczmy, czy ta jest naładowana, jakie to sobie wymienimy po prostu. O, dobra, to jest naładowana, to jest naładowana. Co mi powiesz? I to pod... Aha, tu jest wejście, to nawet pisze no plug. I mechatronik. Wracamy do korzeni Huberta, Lego, złóż to sam. No w sumie nie powiem wam, gdzie je kupiłem, bo mi nie płacili za reklamę. Świeci się, o kurde. To będzie naprawdę mocne, dobra. I pyk, i za... aha, nie wyszedł. Ło, Daniel, co ty robisz? O, i pyk, i mamy. Tak, no i teraz jak to włożyć do tego? Pamiętajcie, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, więc noże to nie są zabawki dla dzieci. Co wyczytałeś z obsługi? W sumie wyczytałem, że nie wiem, o co chodzi. Ej, tu ty przyciski czoła trawy, popatrz, to się nie da kliknąć. W ogóle, tylko te. O jest! Co się? Kto to zrobił? Kto to? Chyba działają dwa na... Teraz, cześć, teraz ja... Dobra. Dwa na raz działają. Może chodźmy na przedpokój, co? Tam będzie więcej miejsca. Jest fajnie w ogóle podświetlany, nie? Ała, mój palec! Kurczę, no drony to nie fajna sprawa. Już to poszło. Tak w ogóle to popatrzcie, tutaj jeszcze są te kulki z ostatnio. Dalej nie zmalały, bo jest wilgotno i zimno. Może być trudno. O kurczę, żyje! O kurczę! Halo, Mayday? Czekaj, uwaga, nic mu się nie stało. Gdzie jest? Dobra, nie, żyje. Ale nie ma tego. Tam jest drugi, spokojnie, już zarazem. Ponieważ się boję za bardzo to, co się tam dzieje, to pójdźmy do nich zobaczyć, jak sobie radzą. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Daniel, O kurde, co się stało? Jak to zrobił? Co się stało? Czas zdecydowanie na wyścigi. W pierwszej kolejności zaczynam ja z Julką, potem Mateusz z Szymonem i na koniec Błażej z tobą. Błażej ze mną. Ścigam się sam ze sobą. Tak. O kurde, nie za stronę! Kurde! Uwaga, nie!
Odpalamy je z ręki. O, o! Dobra, dobra. Pierwszy checkpoint zaliczony. Wow! Wow! Właśnie oberwałeś coś, co? Co się stało? To jest niebezpieczne miejsce, czy ja stanę za tobą może. Aha, bo on się rozłączył. Ty popatrz, tutaj w ogóle sobie mam moc tego. Pokazane, w którą stronę to będzie lecieć. O, pyk. Załóżmy, że pierwszą rundę wygrałem ja, bo najtarca tam na dole. Teraz czas na kolejnych zawodników. No nie. Więc zaczynamy drugą turę. Tym razem pociecha i ten drugi bez talentu. Gotowi na miejsca? Start! Ja uciekam! Nie, 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 ma, nie, ma, nie, ma, nie, no ja, no przecież leciał pierwszy, jest udokumentowane. Dobra, skoro Szymon wygrał, to czas na ostatnią turę, teraz Błażej. Wierzę w ciebie. Błażej, jak się czujesz? Teraz ty będziesz głównym bohaterem. Teraz właśnie ty. Teraz czas na nowego zawodnika, Daniela. Trzymaj się kciuki, Daniel. To właśnie ty będziesz zwycięzcą. To samo mówisz Błażejowi. Zawodnicy ułożeni na linii startu. Przed nami dumny Błażej, nagrywający snapa Szymon i Daniel, który zapomniał, że tu ma latać, a nie biegać. Dobra, uwaga, gotowi? 3, 4, start! Nie do kulek! Nie do kumety! Czekaj, Błażej! Ja to wygra. Ała, moja ręka. Wow, yeah. Błażej wygrał, piona. Daniel, muszę cię zmartwić, przegrałeś niestety. Zaplątał się, jedyny człowiek w domu się musiał w niego plombać. Fajnie. Teraz, panowie i panie, czas na półfinały. Aha. A, bo jest nas czwórka, dobrze, dobrze, no teraz da, półfinał. Ja mogę teraz nagrywać. Teraz półfinał. Nie, zróbmy tak, Biłka miała jeszcze jedną szansę. Biłka zmierzy się z Szymonem, ja zmierzę się z Błażejem, a potem wyłonimy zwycięzcę z następnego wyścigu. Damy Julce powtórzyć akcję, ale bo ja nie mam pilota. Bo tam jest twój pilot. I Szymonowi, więc wygra się o miejsce w finale. Uwaga, gotowi do startu. Start! Płonie! Wow! Kopnąłem, a ty się odbiło o coś. Tylko nie w tą stronę! Wow! Błażej, emocje! Co się dzieje? Wow! Wow! Błażej, żyjesz! Żyjesz! No, uwaga! Jak tam Julka? No, spróbuję jakoś. Bo coś ci chyba nie idzie. Chodź, ale ja mam, jedno mi wystarczy. To rzucam wam tamte dwa. A po ziemi się radzi? Tak. Lecz, nie! Wow. Dobra. Dobra, no przejdź, za to mi nie mety, Szymon! Naprawdę, w końcu wierzę w ciebie. No przestał działać! Nie! Kiby to ten moment miał właśnie zawalić o swojej przegranej z Julką. Nie rób mi tego ciał. No, leć! Cześć, wierzę w ciebie! Te twoje modlitwy... Ale musisz dać ten lewy. No ja ci nic nie chcę mówić, ale Julka powoli deszczy ci po piętach. Coś mi, że zaraz opuści linię startu. Nie! Halo, kolego! Nie wiem, czy się to uchwyciło, bo wyłączył mi się nagrywanie, ty chyba w ostatnim momencie, więc czy się uchwyciło, że Julka wygrała z Szymonem. O kurcze. Gotowi do startu? Start. Ej! Dawaj, Błażej! Do kuwety, tak jest! Nie, nie!
Jest. Bo ja tu mam mały problem. Bo mi wypadł pad z ręki. Pomoc techniczna. A co z Błażejem? Wygra. Więc czas na finał pomiędzy Błażejem kamerzystą. Jego Instagram to 10 Błażej. Polecamy tak, bardzo serdecznie. Nie wiem co on tu robi. I pomiędzy Julką. Nie rób zbliżenia na moją twarz. Gotowi? 3, 2, 1, start! Julka, wow! Julka, ty się zaraz... A, jednak nie. O! Ale poleciał! Dobra, leć! Dawaj, dwa... Wow! Co to wystrzeliło? Wow! Wygrał! Więc to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich typu vlogów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie naprawdę bardzo miło. Pamiętajcie, by wpaść też do sklepu, tam na dole w opisie jest link do sklepu z koszulkami i kupić sobie najnowsze koszulki. Zobaczcie też inne vlogi, na przykład ten z kulkami albo z pajęczyną, były fajne, Błażej, co nie? Tak jest. No, słuchaj, Błażej mówi, że były fajne, na pewno było super. Trzymajcie się, na razie, no i pa!